Cześć wszystkim, Paweł Paczko z tej strony, witajcie w kolejnym wideo na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się kolejną giełdą kryptowalut, na której możecie kupować, sprzedawać swoje kryptowaluty, handlować sobie. Pokażę Wam kolejne miejsce, gdzie możecie to robić. Więc jeśli to wideo Wam się spodoba, chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie sobie ten kanał, kliknijcie dzwonek. A w opisie wideo znajdziecie link do mojego wideobooka Bitcoin, jak zacząć. Jeśli chcecie zacząć swoją przygodę z kryptowalutami, nie wiecie jak, potrzebujecie podstaw, znajdziecie to wszystko w moim wideobooku. Ale jeszcze wracając pokrótce do mojego wczorajszego wideo, gdzie do zgarnięcia jest prawie 500 zł, jeśli chodzi o aplikację Vivid i Trading 212. Co do aplikacji Vivid, uzbrójcie się w cierpliwość i próbujcie w różnych godzinach łączyć się z supportem, z tego względu, że wczoraj wiele osób miało wiele problemów z samą aplikacją do weryfikacji. Myślę, że jest to celowe zagranie z poziomu tej aplikacji, ale też słyszałem o przypadkach, gdzie support odsyłał Was od supportu do supportu, czy od osoby, która Was weryfikowała, do innej osoby. Także uzbrójcie się w cierpliwość. Widziałem, że chyba w godzinach południowych, popołudniowych łatwo było się gdzieś połączyć, to widziałem po rejestracjach. Wieczorami jest bardzo ciężko, na pewno nie wiem jak porankami, także spróbujcie po południu. Jeśli ktoś chciałby sobie jeszcze tutaj zgarnąć swoje bonusy. Dzisiaj zajmiemy się kolejną giełdą, na której możecie sobie kupować i sprzedawać różnego rodzaju kryptowaluty. Tak jak Wam mówiłem w kilku moich poprzednich filmikach, warto jest mieć dość duże zaplecze swoich giełd kryptowalutowych, to znaczy mieć na nich konto, bo tak naprawdę nie wszystkie kryptowaluty możemy kupić na jednej giełdzie, więc warto mieć te kilka giełd w swoim portfolio, to znaczy mieć już założone konto, niekoniecznie być zweryfikowanym, ale mieć w razie czego, żeby bardzo szybko sobie i sprawnie tutaj operować. Giełda Probit, jedna z 10 największych giełd koreańskich, obok takich giełd jak Huobi, myślę, że dość znana w naszym kraju, i z góry na przykład Bitha, mają swój własny token, który umożliwia nam po pierwsze obniżenie opłat transakcyjnych, ale również możemy go stake'ować, żeby otrzymywać wynagrodzenie. Oczywiście możecie sobie też sprawdzić ich Twitter, ja zawsze gdzieś polecam Twitter jako to źródło czerpania wiedzy, jeśli chodzi o kryptowaluty, bo jest to najbardziej sprzyjające medium społecznościowe, jeśli chodzi o kryptowaluty. No a na coinmarketcap.com możecie sobie sprawdzić samą giełdę, wolumeny na poszczególnych kryptowalutach, no i też jakie pary kryptowalutowe, jakie kryptowaluty możemy sobie tutaj kupować. Po pierwsze te jedne z największych, ale możecie oczywiście prześledzić te, które najbardziej Was interesują. To, o czym ja mówiłem, jeśli chodzi o ich wewnętrzny token, token Probit token, cena dzisiaj około 26 centów, tak jak mówiłem, można go stake'ować tutaj na giełdzie. On też pozwala nam jakby... Minimalna jego ilość posiadania pozwala nam też na udział w wielu kampaniach, które się odbywają tutaj na giełdzie, pokażę Wam niektóre z nich, ale jest to dość popularny zabieg, gdzie dana giełda posiada własny token, który właśnie umożliwia różnego rodzaju albo daje różnego rodzaju zniżki, także pod tym względem Probit również nie odstaje. Więc oczywiście do tej giełdy macie link w opisie, możecie sobie tutaj założyć darmowe konto, ja już mam swoje założone, jest to banalne, tak jak w przypadku wszystkich innych pozostałych giełd kryptowalutowych, wystarczy mail, hasło, potwierdzenie i zakładamy bardzo proste konto. Później oczywiście trzeba ustawić Google Authenticator, żeby sobie zabezpieczyć swoje konto, a jeżeli potrzebujemy zwiększyć sobie limit wypłat, no to oczywiście trzeba się tutaj zweryfikować, ale tak jak w przypadku innych giełd. Także przejdziemy sobie teraz przez wszystkie tutaj te zakładki, co możemy znaleźć. Pierwsza zakładka Exchange, czyli giełda. To, co mi się mega podoba, jeśli chodzi o tą giełdę tutaj, że jest bardzo prosty, bardzo banalny interfejs, czyli nie ma tutaj zbyt skomplikowanych zakładek, nie trzeba nigdzie indziej przeskakiwać, po prostu wszystko czarno na białym, bardzo prosty sposób, możemy sobie wpisać kryptowalutę, którą potrzebujemy, nie wiem, na przykład Bitcoin, i mamy pokazane rynki do Bitcoina, Bitcoin do USDT, czyli do Tera, mamy tutaj też ich wewnętrzny token, Probit token, na który możemy sobie wejść i jego również tutaj zakupić. Z prawej strony macie oczywiście aktualne ceny, po jakich można kupować, sprzedawać, i bardzo prosty interfejs kupna sprzedaży, jak sami widzicie, analogiczny do pozostałych, do innych giełd, co jest mega wygodne, bo tak naprawdę gdyby każda giełda wymyślała swój interfejs, no to ciężko byłoby się w tym połapać. Tutaj jest dokładnie tak samo, możemy sobie kupić, możemy sobie sprzedać, ustawić 100%, 75%, albo własne wartości, czy po cenie, jeżeli wybiorę daną cenę kryptowaluty, kliknę sobie buy, to mogę sobie kupić po takim zleceniu. Oczywiście tutaj macie kolejne zakładki order history, trade history. To, co jest też bardzo fajne, możecie sobie tutaj w zakładce layout zmieniać sobie wygląd właśnie swojego interfejsu. Kolejną zakładką jest zakładka exclusive. Tutaj, jak widzicie, co kilka dni pojawiają się ekskluzywne, nazwijmy to ekskluzywne, możliwości zakupu jakiejś kryptowaluty, znanej, nieznanej, nie będziemy w to wnikać, i tutaj możemy sobie kupić 50% taniej daną kryptowalutę, czyli jeżeli ona jest w cenie, tak jak tutaj jest przykład,
4 centy, blisko 5 centów, to możemy kupić ją 50% taniej, ale trzeba spełnić pewne wymogi, tak jak tutaj widzicie, i już po raz pierwszy wykorzystanie wewnętrznego tokena Probit. Jeżeli mamy 500 tokenów Probit zamrożonych, stake'owanych, to możemy sobie zarówno wartość 100 dolarów kupić tutaj w takiej promocyjnej cenie daną kryptowalutę. Oczywiście te warunki się zmieniają w zależności od tego, jaką kryptowalutę będzie można kupić. Kolejne, tak jak widzieliście, jest za 5 dni. Oczywiście warto się wczytać w dokładne tutaj przykłady kupna, sprzedaży, jak działa ta sprzedaż, no ale tak naprawdę za 50% taniej mogę sobie kupić daną kryptowalutę, wystarczy mieć zamrożone, więc generalnie od razu mogę skeszować z tego zysk. Można prześledzić, jakie były wcześniej dostępne. Kolejne, tak jak widzicie, za 5 dni, później za 12 dni, czyli co około 7 dni pojawia się nowa ekskluzywna oferta, jeśli możemy ją tak nazwać. Trzecia zakładka IEO, czyli Initial Exchange Offering, czyli jest to nic innego jak kiedyś dawno znane ICO, gdzie wchodzą nowe projekty, z tym, że projekty IEO wchodzą bezpośrednio na giełdę, przez to, że sami znamy już z historii, a jeżeli jesteś nową osobą, możesz o tym nie wiedzieć, kiedy wchodziły nowe projekty w postaci ICO, to tak naprawdę większość z nich była skamem, bo nie wchodziło nawet generalnie na giełdy, twórcy zabijali się z kasą i ślad po nich często ginął, niektórzy zostali gdzieś skazani. Tutaj zmieniono przepisy i na wielu giełdach możemy znaleźć właśnie zakładkę IEO, gdzie mamy projekty typu ICO, czyli powstają, ale są zabezpieczone pod tym względem, że twórcy muszą wprowadzić ją na daną giełdę, muszą wpłacić depozyt odpowiedni. Plusem tego wszystkiego jest to, że jeżeli pojawia się jakieś IEO, czyli jakaś kryptowaluta, która jest przed sprzedaży na danej giełdzie, to ona później będzie w sprzedaży już na giełdzie. I to jest mega plus, bo mamy pewność, że na przykład dana kryptowaluta już będzie na takiej giełdzie. Więc tutaj macie przykłady pojawiających się albo też tych projektów IEO, które już były na tej giełdzie. Tutaj macie możliwość uczestnictwa oczywiście w tych, które się pojawiają, również też z wykorzystaniem ich wewnętrznego tokena. Trzecie zakładce, różnego rodzaju konkursy tradingowe, jeżeli czujecie się dość pewnie, jeśli chodzi o trading na kryptowalutach, lubicie wygrywać nagrody, tutaj też macie te kilka przykładów różnych konkursów tradingowych, też w odpowiednich datach, kiedy i to kiedy się odbywają, ale również będzie trzeba posiadać jakąś część ich wewnętrznego tokena, żeby móc sobie tutaj tradować. Piąta zakładka, myślę, dla osób, które doceniają stake'owanie, tym bardziej stake'owanie na giełdzie. Jak widzicie, możemy sobie tutaj stake'ować po pierwsze ich wewnętrzny token Probit. Tutaj mamy gwarantowane 4% w skali roku, jeśli chodzi o stake'owanie tego wewnętrznego tokena, no ale musimy go zamrozić, chcący brać udział tutaj czy w tej zakładce Exclusive, czy w IEO, czy w konkursie tradingowym. Ale macie tutaj też poniżej kryptowaluty, które możemy sobie stake'ować, i też informacje, jaki procent i po jakim czasie tutaj otrzymamy, czyli jeżeli będziemy stake'ować ETH Plus tutaj przez 90 dni, otrzymamy finalnie 36% więcej tego ETH Plus. Oczywiście nie wiemy, jaka będzie cena. Być może będzie wyższa cena danej kryptowaluty, być może niższa, więc suma summarum nigdy nie wiemy, czy po tych 90 dniach nasz portfel dolarowy zwiększy się, ale skoro stake'ujemy kryptowaluty, no to z założenia musimy wyjść, że stake'ujemy, że chcemy więcej danej kryptowaluty, i tutaj macie właśnie te przykłady też pojawiających się, aktualnych, ale też, które już się tutaj odbyły. Oczywiście najbardziej chyba interesująca zakładka wallet, czyli naszego portfela, mamy dostępny i balans, i możemy sobie zdeponować daną kryptowalutę, czy na przykład Tether, czy inną dowolną, jaką chcemy, czy wypłaty, zawsze po wpisaniu kwoty, którą chcemy wypłacić, będziemy mieli podaną prowizję, ale żeby też tą prowizję sobie obniżyć, jeśli chodzi o tą giełdę, czy przy składaniu zleceń kupna, sprzedaży, czy wypłaty, możemy to obniżyć właśnie przez posiadanie i stake'owanie tego ich wewnętrznego tokena Probit token. I tutaj na jednej ze stron znalazłem właśnie tabelkę z podziałem, jak to wygląda, ile trzeba mieć tokena Probit token, żeby obniżać swoje różnego rodzaju prowizje. Oczywiście my jesteśmy na początku jako standard, no bo nie mamy ani jednego tokena. Jeżeli będziemy je zwiększać, tutaj macie też ilości tych tokenów, tutaj możecie zauważyć, jakie prowizje są obniżane, o jak dużo. Każdy z Was może sobie przeliczyć, na ile Wam się to wtedy opłaca. Po pierwsze, stake'ować Probit, po drugie, dzięki temu mieć obniżone prowizje przy dużo większych wolumenach swoich tradingowych. Także jak widzicie, giełda bardzo prosta, bardzo intuicyjna, bez wydźwiania jakichś niesamowitych zakładek
przez które się bardzo ciężko i łatwo pogubić na danej giełdzie. Można sobie tutaj naprawdę w bardzo prosty sposób kupować, sprzedawać swoje kryptowaluty, ale jak w przypadku innych pozostałych giełd kryptowalut, najważniejsza zasada: nie trzymamy swoich kryptowalut na danej giełdzie, jeśli nimi po prostu nie tradujemy. Jeżeli naszym celem jest zakup danej kryptowaluty, na przykład na giełdzie Probit, i nie planuję jej tradować, czyli kupować, sprzedawać codziennie, wykonywać po nie wiadomo jak dużej ilości transakcji, to po prostu przelewam sobie daną kryptowalutę na swój portfel, żeby nie było przypadków, tak jak ostatnio mamy przykład, na przykład z kolejną giełdą, giełdą OKX, gdzie niestety środki wszystkich użytkowników są wstrzymane, nie ma nadal możliwości wypłaty. Czekamy tak naprawdę na rozwój sytuacji, więc żeby wyprzedzić takie fakty, nie tradujecie, a chcecie kupować kryptowaluty i kupujecie, to przelewajcie sobie na portfel. Ale jakby zasada, mam nadzieję, znana i coraz bardziej stosowana w przypadku wszystkich giełd kryptowalut. Musimy mieć mimo wszystko do nich ograniczone zaufanie. Jesteśmy panami naszych kryptowalut w momencie, kiedy posiadamy nasze klucze prywatne, czyli te nasze loginy i hasła do naszych kryptowalut. Niestety nie jesteśmy panami naszych kryptowalut, jeżeli mamy je na giełdach. Niestety kontrolę nad naszymi kryptowalutami mają giełdy, a my musimy mieć poniekąd zaufanie do danej giełdy, że nic się tym środkom nie stanie. Więc pamiętajcie o tym w przypadku każdej giełdy kryptowalut, nie tylko Probit, nie tylko OKX, ale naprawdę każdej giełdy kryptowalut, którą zobaczycie na swojej drodze. Także tyle w tym wideo. Pamiętajcie, że cały czas możecie sobie nabywać mój wideobook Bitcoin jak zacząć. Z kodem Bitcoin20 macie 20% taniej na niego. No i sprawdźcie sobie jeszcze raz to wczorajsze wideo, gdzie macie możliwość zgarnięcia nawet do 500 zł. Uzbrójcie się w cierpliwość, jeśli chcecie zgarnąć ten bonus, szczególnie z aplikacji Vivid, jeśli chodzi o wideo weryfikację. Jeśli macie jakąś z nią problem, to dajcie znać. No i zapraszam Was do moich grup telegramowych. Linki macie w opisie wideo. Trzymajcie się i do zobaczenia.